Informator audio gminy Cieszanów, Krystian Naparty, zapraszam. Przed nami pierwsze majowe wydanie Informatora. Znajdziecie w nim Państwo zbiór najważniejszych informacji z terenu gminy. Założenie Informatora jest bardzo proste, bowiem raz w miesiącu, zazwyczaj pod koniec, ukaże się krótki, około 5-7-minutowy materiał, który zawierał będzie w sobie skrót najważniejszych informacji w zakresie samorządowym, kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym. Zapraszamy zatem do odsłuchu. Od 5 do 9 czerwca na terenie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbędzie się turniej FIFA 2023 dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszanów. Aby zapisać się do udziału w rozgrywkach, należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej CKIS oraz dostarczyć do jednostki podpisaną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie zaprasza na finał 6. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Bez Kresy, który odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16 w Amfiteatrze w Cieszanowie obok lodowiska. W programie m.in. rozmowa z Jakubem Kornhauserem, jednym z jurorów, wręczenie nagród laureatom konkursu, prezentacja repertuaru konkursowego czy koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Dagmary Moskwy. Orkiestra Dęta w Cieszanowie zaprasza chętnych do uczestnictwa w projekcie na próby, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 18.30 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Sobieskiego 8. Wymagana jest jedynie znajomość nut i chęć rozwijania się w ramach struktury orkiestry. Szczegółów udziela Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Jak wiadomo, Cieszanów związany jest z misiami. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie jest w posiadaniu kilkunastu pluszaków podarowanych przez mieszkańców i pracowników dawnego zakładu produkcji zabawek miękkich. W dniu 11 maja misie miały szersze grono odbiorców, bowiem bibliotekę odwiedziła duża grupa uczniów z Rzeszowa. Zainteresowanie tematem było naprawdę spore, bo oprócz ciekawostek związanych z szyciem, stemplowaniem i wycinaniem materiałów do produkcji misiów, dzieci mogły zobaczyć i dotknąć ich zachowane oryginały, jak również oczka i wypychacze. Na koniec odbył się pokaz sił, bo dawne zabawki całkiem sporo ważyły. Wydarzenie organizowane było w ramach 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. Spotkanie odbyło się we współpracy z Teddy Camp. Od wtorku, 23 maja, ósmoklasiści z zespołu szkolno-przedszkolnego w Cieszanowie piszą swój pierwszy ważny sprawdzian. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wyniki tego egzaminu są jednym z elementów wpływających na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej, dlatego wszystkim ósmoklasistom życzymy jak najlepszych wyników. 18 czerwca na terenie Amfiteatru w Cieszanowie odbędzie się Gminne Święto Rodziny. W programie m.in. atrakcje dla dzieci, dmuchańce, warsztaty, występy artystyczne, malowanie twarzy czy wyrzuty kolorów holi. Informacje dostępne są na plakacie, który znaleźć można na stronie CKIS w Cieszanowie. W czwartek, 4 maja, uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego w Cieszanowie rozegrali kolejny turniej szachowy. Tym razem zgłosiło się tylu chętnych, że rozgrywki zorganizowano w dwóch grupach. Oddzielnie zagrali uczniowie z klas 4-6 i 7-8. Obydwie rundy rozegrały po 9 rund systemem szwajcarskim. W każdej grupie rywalizacja była zacięta i budziła duże emocje. Tym razem wyniki przedstawiają się następująco. W grupie młodszej pierwsze miejsce Antoni Fighter, a w grupie starszej miejsce pierwsze Kacper Welcz. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie realizuje projekt Przystań Świętego Mikołaja, finansowany przez Fundację Świętego Mikołaja. Podczas zajęć dzieci przygotowują m.in. animację poklatkową, oddają się zabawom ruchowym, wykonują prace plastyczne, zajmują się programowaniem robotów czy wyjeżdżają na wycieczki. Ekipa bowiem odwiedziła w maju park rekreacyjny Zoom Natury, położony nad Zalewem Janowskim, czy alpakowe łąki w Przędzeli w okolicach Rudnika nad Sanem. W zespole szkolno-przedszkolnym w Nowym Lublińcu odbył się ogólnopolski konkurs języka angielskiego English Ace, którego organizatorem są łowcy talentów Jersz. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klasy 8. Konkurs miał postać testu wielokrotnego wyboru, a najlepsze wyniki uzyskali Martyna Kołodziej, Gabriel Ważny oraz Julia Mazurkiewicz. Burmistrz miasta i gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz placówka terenowa KRUS w Lubaczowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą posesję, ogródek działkowy na terenie gminy Cieszanów. Szczegółowe informacje i regulamin są dostępne na stronie CKIS w Cieszanowie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca w siedzibie Centrum Kultury i Sportu.
Za nami trzy ważne uroczystości patriotyczne. Obchody pacyfikacji Wśródka, obchody Narodowego Święta 3 maja oraz obchody 160. rocznicy bitew pod Kobylanką. Informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz fotorelacje znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu. Przypominamy o 9. odsłonie biegu Cieszanowska Dycha imienia Wojtka Pałczyńskiego, który odbędzie się 1 lipca i startować będzie z terenu przy lodowisku syntetycznym w Cieszanowie. Zapisać można się na stronie timekeeper.pl. Wpisowe wynosi 60 zł i w całości zostanie przeznaczone na zakup nagród i elementów składowych pakietów startowych dla uczestników wydarzenia. 4 czerwca na terenie Szałasu nad Tanwią odbędzie się kolejna odsłona koncertu pieśni partyzanckiej. Gmina Cieszanów jest partnerem wydarzenia. Podczas występów będzie można usłyszeć na żywo między innymi orkiestrę dętą z Cieszanowa czy zespół śpiewaczy Niezapominajki. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To już wszystko. Dziękujemy Państwu za odsłuchanie tego materiału i zapraszamy na kolejne odsłony informatora audio gminy Cieszanów.